Do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego doszło w piątek przy ulicy Kolejowej w Mysłowicach. Podczas przeszukania budynku w jednym z pomieszczeń znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu zdarzenia prowadzono czynności prokuratorskie, poinformował telewizję i TVM sierżant Damian Sakołowski z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. W gaszeniu pożaru uczestniczyło kilka jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP z Mysłowic.